Witam serdecznie, witam cieplutko, moi drodzy. Mariaczu z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną przepiękną partię? Przebojową rozgrywkę z roku 1967, która miała miejsce w San Juan. I została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami jak Rosolimo oraz Reisman. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni, przygotujcie się na szachowe grzmoty. Szachy romantyczne w pełnej krasie, moi drodzy. Na tapecie partia włoska, więc będzie można powtórzyć sobie nieco otwarcia. Jeżeli teraz trenujecie otwarcia, no to tym bardziej Marian Cello przychodzi tutaj z pomocą. Teoria wielkiego wybuchu po 4 mam nadzieję, jest znana, więc c4 5 koniec w 3, końce 6 I tutaj, moi drodzy, potężna żartuje, goniec c4. Partia włoska, to jest debiut, któremu przyjrzałem się jako pierwszemu. Do dzisiaj się go uczę, goniec c5, a Guzio spokojna gra. Dlaczego spokojna? No bo czarne nie grają wstępem, nic nie atakują, po prostu wyprowadzają sobie figurki. Obrona dwóch skoczków jest agresywniejsza, która tak naprawdę nie jest obroną, tylko jest atakiem, bo jest atak na 4 To jest ciekawe, Koniec C5 jednak. Polecamy Wansa, chcecie poddymić C3 jest ruchem teorii głównym. Konia C3 też można wstawić, chociaż ten koń. Na niego tutaj dobrzy gracze mają inny plan. On często idzie niskim szlakiem, finalnie staje na G3 i kontroluje pole F5. Kontroluje, ale także czasami chce tam przyjść. Analogicznym planem dla czarnych jest skoczek tutaj na G6, kontrolujący pole F4. A tu się gra C3. A właśnie, z ideą tutaj D4, taki lewar swojego rodzaju. Tym samym ten goniec też ma furtki, to się może przydać. Tym samym rozpychamy się, tam jak nieuważny będzie czarny pod może gońca stracić. Fajny ruchce, trójka. Konie w 6 z Tempeuszem i tutaj jestem Mistrzowie dzisiaj grają pozycyjne szachy, później wyciskają wodę z kamienia, grając po prostu d3. Tu, romanty op, tu romantycznie d4. Dlaczego romantycznie? No bo edcd, no i tutaj unik. Król w centrumie, dostaje tutaj naśledzione, ale spokojnie go d2. Przychodzi z pomocą i broni tego koleżki. E, tutaj teoria też mówi, skoczyć c3 i oddaj na e4, roluj. Czyli tak, rol, roll, monkey, cyk. I bicie raz, bądź też bicie raz jest spoko dla czarnych, ale bicie raz i dwa już nie jest spoko. Dlaczego? No bo wydaje się, że raz się broni, a dwa razy atakują. Z tym, że jeśli tu, 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 tu i tu, i tu, i tu, O, i to jest może może problem, nie? Jakieś. jednak po figurze. Natomiast jeśli w tej wersji językowej, no, to wierzę, że bicie na F7 już jest ruchem, później odbicie gońca po Hetman B3. albo nawet Hetman B3 od razu, z tego co wiem, jest opcją i takie ostre dzikie dymy. cika czika bomba. Tutaj, atak Greco w, w, w gucie pianizmu, czyli w partii włoskiej, bazujemy na dynamice. Jesteśmy gorsi materialnie, ale mamy więcej aktywnych figur w grze, mamy lepszego króla, i on tutaj będzie przeżywał katusze. Katusze swojego rodzaju, bo później goniec G5, z tym pauszem tu i tu. Nie chciałem tego grać czarnymi, powiem wam szczerze, więc jak chcecie tutaj bić, to raz, nie? To raz. Cyk-cyk i po prostu D5, później goniec D3, gramy w szachę, nie w warcaby, ale biały jest bez pionka, nie? W tej wersji językowej. Biały jest bez pionka, ale ma kontrolę centrum i parę gońców, więc to, to, to jest jakaś tam rekomp. Dobra, wracamy do partii. z D2, o debiutach mógłbym mówić długo. Gąs b 2 skoczek B2 i D5. To jest klasyka. ED, koń b 5 tu już nie bijemy. Za silna bestia. Można zrolować. Można Hetman Betrz. O, i Ostro gra. Jest atak tutaj. A później gdzieś tam tutaj. I tak, jeżeli gracie w turnieju ostatnią rundkę i akurat trafiliście na z klubu, no to szybki remis może polegać na takim napadzie tutaj. To jest szaszkiem, on wraca, powtarzacie, z press on tio, tio, Trzykrotne powtórzenie, podpisujecie blankiet, lecicie na zimnego browarka, oczywiście bezalkoholowego. Natomiast tutaj ambitnie można zagrać tak: idę o C6, skonsolidować. Warto znać tę linie: Roszada C6, o wieża F, Roszada A4. A4 jaką rolę pełni? No, najszybszy pionek świata. Znaczy można nim dojść do A6. Być może jest taka idea, ale też fiksujemy pole B5, żeby nam B5 nie zajechał tutaj. W książce Jerzego Konikowskiego, szybkie zwycięstwa, które zresztą serdecznie polecam, z której ta partia pochodzi. Gloryfikowany po A4 bardzo jest hetman C7. Rzekomo. Był tutaj bardzo bardzo potrzebny, żeby zrobić miejsce dla wieży. Chodzi o ten punkt. On jest bardzo ważny, ten punkt d 5 żeby tego skoczka tutaj trzymać. Konie 4, konie C5, albo i w ten sposób. Nawet wieża AC, wieżę AD z równą pozą, chociaż nic, nic złego w ruchu B6 nie ma. Konie 5, b 7 na te żółte kolorki tam już tak nie patrzę. Gorzej te czerwone. A5 Duże komo należało zagrać sobie H6 lub F6. F6 taki mało ludzki ruch, no bo otwiera król, ale póki mamy grip na D5, to się nic nie dzieje. Wygonić tego konia, który jest w naszym obozie, nie? Biały się rozpycha. Tutaj Rosolimo nie ma. Nie ma biegu wstecznego. Wieża C8, koniec 4, hetman C7. Logiczne ruchy grają, silnik bardzo nie lubi, bardzo objeżdża. Przewaga jest białych, o, to jest pozycyjna przewaga, dwa koniec, zawsze trzeba mieć je na uwadze, bo to bandziory, hetman tam gdzieś po, po linii H, jakieś rukliwty, kurde, balans, no trzeba mieć tutaj oczy dookoła głowy, albo i nawet i nawet jeszcze wokół czego innego. A6 zamknęły pozycję tutaj całkowicie. Białe, więc czarny nie ma kontry, chociaż jeszcze C5 zostaje zawsze w odwodzie. No i będą atakować na królewskim, nie? pierwszy kulminacyjny moment. Znaczy, kulminacyjne mocne słowo, co byście zagrali po prostu tutaj, nie? Tutaj planowany jest atak na królewskim skrzydle. Hetman Hat 3 najlepszy ruch z gwiazdeczką. Proszę, tam pacza. Zawsze może być przestawiony. No! Przy tych skoczkach w tym gońcu, Hetmanie gdzieś tam rukliwcie w planie. To może być niebezpieczne. No ale tutaj zimno krwią skoczek F4 z tempem, bo chcą się skonsolidować w ten sposób. Czarny i to jest jak najbardziej dobry plan. Hetman się poprawił na G4, skoczek E 5 Nie wszystko gra i w I tutaj G3 należało zagrać, żeby tego skoczka po prostu odrzucić na G6 i po prostu zbić na G6. Po FG zagrać skoczek G5. No. I e6 osłabić, tym samym może przyjść koniem na e6. Ale! Tu wieża a3. No silnik mówi, no nie no jak czarny grałby najlepsze ruchy w pozycji, no to jest w stanie do tego podejść w ten sposób, że zagra c5. To była najlepsza, jedyna kontynuacja, która zapewnia czarnemu grę jeszcze. Bo wieża g3 z ideą matadora, g6 z zimną krwią. Poskoczek f6, strzał na f6, hetman bije f 4 I poskoczek h5, są widły, ale ale straszne, bo Hetman G5 co prawda leci wieża, ale wchodzi genialne poświęcenie na G6 skoczkiem. Po hagie, bo Zew nie można, bo przypięty bijemy na G6. Znowu jest przypięcie. Król H8, Hetman F6, Król G8, wieża E5. Jeszcze jakiś tam wtrącony szaszek. No, ogólnie żyły by czarne, ale musiałyby się turbo precyzyjnie bronić, począwszy od posunięcia C5. Dlatego też wieża A3 wedle silnika nie jest topowa. I to właśnie to jest ten problem z silnikiem. On wam pokaże, ten ruch był niedobry, ale tylko dlatego był niedobry, jeśli czarne na przykład wybierały te kontynuację. Jedną, jedyną najlepszą. No ale kto gra najlepsze ruchy ciągle? Nie wiem, Karlsen. No, pewnie nie ciągle. Tutaj skoczy G6 jeszcze było, żeby po prostu przesłonić linię G. No bo idea jest prosta. Ataki po linii G. Na punkt G tam atakuje czarna. I tu, wow, czerwony kolorek, nie jest to jakiś ruch, który wygląda na turbo błąd. Bronimy tutaj, fajnie, odchodzimy tutaj już spod jakiś tam temp, ale niestety to, to jest lipa. Dlaczego? No i pytanie do Was, co byście tu zagrali? Tu leci potężna sekwencja, słuchajcie, potężna. Wybitko na d5, jedyny ruch, który zapewnia turbo przewagę dla białych. Likwidujemy obrońcę po lewej bo chcemy tam przyjść kuniem ze względu na przypięcie czyli CD, no trzeba odbić i konie w 6. Wymuszone jest król H8, jak widzicie strzałeczka. No i teraz kulminacyjny, ostateczny moment w partii. Co byście zagrali tutaj? Tu spędźcie trochę czasu, bo to jest, to jest dopiero ruch. Szkod wstał. Hmm. Tym potężnym ruchem jest Hetman G6! Genialny ruch! Piękny turkusowy kolor, moi drodzy. Cóż to za ofiara Hetmana? No, potężna. E, FG nie można, bo skoczek bije G6 i wymuszone HG. Matador na H3 wieżą. No Ten rooklift był tutaj silnie go nie lubił, ale to już tłumaczyłem dlaczego. Ale ten rooklift jest prze, przepotężną opcją. E, po HG z kolei od razu na H3 Matist. Siła skoczków, nie. Siła skoczków. Mm, więc, no, nie można przyjąć Hetmana. Poszło w partii Hetman C2. Ta wymiana To nic nie zmienia, bo tutaj pada ruch i... znaczy, no, jeszcze party się nie kończy, ale pada ruch, który to wszystko wyjaśnia, obnaża właściwie, co by się zagrali teraz. Szczelila? Szczelila? Szczeliliście, byliście? No jak? Ale dzisiaj... Ojej, jest, jest wesoło. Za dużo kawy. No, wieża H3, anyway, mamy w nosie tego Hetmana, mamy w nosie tę możliwość, tak już nie można niestety. Jeżeli FG w tym momencie, to mamy, moi drodzy, mata na H7. Bing! Jeżeli Hetman wybija tutaj, to po prostu odbijamy koniem i okazuje się, że po FG, no bo HG jest niemożliwe ze względu na przypięcie, cały czas motyw związania tutaj się pojawia, po FG znowu wchodzi mata, ale siatka matowa. No, i taki mat w party akurat. No ta ofiara Hetmana na G6. W ogóle uważajcie, jak Hetman jest na jednej linii z waszym królem, bo to zwiastuje kłopoty. Jak skoczki są w waszym obozie, to muszą być nieprzyjemności. Gdzie jest atak czarny? Gdzie są flagi? Ja się pytam. Gdzie on jest? Ojej. No. Dużo osób mi pisze, Marian wypaliłeś się, to już nie to samo, nie brzmisz tak jak kiedyś. Nie wiem, może problemy z gardłem, może warto zainwestować w jakieś, kurcze tabletki do ssania. Nie brzmi dobrze. Nie, no słuchajcie. Od 9 lat, właściwie już w sierpniu będzie 9 lat, nagrywam dla was szachowy content. Omawiam partie. Wzniecam się tymi partyjkami. Miłość do szachów, moi drodzy, nie osłabłam. A że wypalenie jakieś takie momentami przychodzi? No tak, ponad 2000 filmów to się daje we znaki, nie? Ale jestem tworze, wciąż mnie to kręci. Póki co jeszcze działam. To kiedy zobaczymy? Do momentu aż mnie konkurencja odpali.